Biblia. Inaczej. Rozdział pierwszy. W browarze Pana Boga. Dziś w browarze Pana Boga wręcz ugina się podłoga. Nowych gości wciąż przybywa, by spróbować polskie piwa. Anioł zgadzi wciąż dolewa to, co duszę rozwesela, tak by każdy mógł spróbować boskich trunków posmakować. Pan uraczy dziś wieczorem swoim nowym alkoholem wszystkich gości i anioły. Cały dzień nakrywał stoły. Jego piwa dobrze znane, jak anielskie mości panie, są dziś nad wyraz popularne, czy chociażby mocne czarne. A dziś w raju znów premiera, któż się na nią nie wybiera? Dziś poznamy mości panie coś nowego, z martwych wstanie. Niechaj wasz mość się rozejrzy, tutaj wszyscy Bogu wierni. Czy ich postawa szpeci, wizerunkowi waszeci? Nie, więc przysiądź się wędrowcze, ja cię dzisiaj tutaj goszczę, a dziś premiera. Skosztuj proszę ciemnego lagera. To jest tutaj przysmak wielki, za to piwo Bogu dzięki. Więc nie krępuj się tu, bracie, dziś porterem cię uraczę. Wypij z kufla mego pana, to on nalewa dziś do rana i polewać jeszcze będzie, jego piwo będzie wszędzie. Tu wystarczy troszkę wiary, Bóg poleje ci bez miary i uważy jeszcze wielu, więc się nie wstydź, przyjacielu. Jeżeli go poprosisz i Jezusa w sercu nosisz, wkrótce zamkniesz już powieki, by delektować się na wieki. Co ma piwo do zbawienia? Mości panie, czego nie ma? Dziś ważymy sami sobie, a złe piwo panu wrogie. Lepiej ważmy swoim życiem trunki dobre przed spożyciem, by stworzenia zobaczyć mogły wszystkie, jakie trunki Bogu bliskie. Hej, także to był pierwszy odcinek Biblia Inaczej, które ja, Waldek Graban, będę dla was robił. Będę dla was pisał i nagrywał. A to była taka delikatna parafraza Nowego Testamentu. Do zastanowienia się. Oczywiście z morałem. Także zapraszam na nową audycję. Biblia Inaczej. Proszę o komentarze i wiadomo, do usłyszenia. See ya.